dobrze jest? Dobrze. O, teraz jest dobrze. Masz czuć. Jak to ktoś ostatnio w komentarzu napisał, ale byś zgodził tego. Dobra, witamy wszystkich. Dzisiaj mamy piąteczek, 1 maja. Jako że święto pracy, to my pracujemy nad swoją sylwetką z Michałem. Jesteśmy w centrum formy w Dąbrowie Górniczej, na Alei Róż 5, także serdecznie zapraszamy. Dzisiaj zrobimy sobie trening barków i tricepsów pod okiem Michała. Michał zdradził mi, że często trenował tak z Szymonem, więc ja też chcę mieć takie barki, więc zrobimy taki trening. No i co? Pierwsze ćwiczenie, co będzie Michał na pierwsze ćwiczenie? Wznoszę sztangi wzdłuż tułowia. Wzdłuż tułowia, dobra. Wzdłuż tułowia. Wzdłuż tułowia, więc obserwujcie bacznie. U mnie nic nie widać. Jak to Paweł mówił? Wielkie, grube tłuste. Kulane. Żyła dalej jest. Mimo masy. Żyle. Michał przez chwilę mówił, że nie ma siły, a dopiero zaczynamy. No, gość całkiem coś tam wygląda. Coś tam mu te barki pracują. Niestety ja bym wolał, żeby ta klatka pracowała, a nie barki. To musisz robić moją techniką i wiesz, tutaj o, o. No dokładnie, to jest to wszystko. Dawaj. Co ty jeszcze 12? Raz. Ej, bo ja już robiłem zajmowanie. Jasne. Co ile? 4? No na pewno. 6, starczy. Masę robisz rzeźbę. 6 miało być. Było 8. Spadaj. Michał zwiększył ciężar 5 kilo. Teraz będzie to dla niego duży wysiłek. Popatrzcie na tę twarz. Raz. No. A popatrzcie, co leci w centrum formy na telewizorach. Teledyski. O, to tutaj. O której godzinie trenujemy? Które jest? 1 maja. 1 maja. 8:48. 22 stopnie na sali. Filmik nasze z sixpacka. Możecie zobaczyć na siłowni właśnie centrum formy. To gruby, ulany wielki Paweł. Gruby, ulany Paweł. Z małymi plecami. O, patrzcie, jakie przyspieszenie dostał. Usłyszał, że jest gruby i nabierze pierwsze. No. Robi kardio. Michale, co będziemy robić za drugie ćwiczenie? Nie wiem, co to za maszyna jest. To chyba jest na łydkę. No generalnie... Stabilna pozycja? Zapewne na łydkę. No generalnie to jest maszyna, jak widać, Hammer, która bardzo fajnie izoluje mięśnie barków. Taki dość nietypowy ruch, bo handlami czegoś takiego nie zrobimy. Mhm. Zobaczcie, jak prowadzą. Maszyna prowadzi ruch. Dość nietypowo. No ja powiem szczerze, nigdy akurat na takiej maszynie nie robię, więc dla mnie będzie to nowość. Widać, że przedni akton bardzo mocno pracuje. Bok też delikatnie. Michał, skupienie. Pump kick! Skupienie. Ty nie za duży ciężar? Czemu? Nie, no to jest rozgrzewka. Rozgrzewka. Za duży ciężar. Ale nie zapinasz pasu, pamiętaj. Żebyś nie odleciał, musisz zapinać pasu. Ja to się zapinam, bo pamiętaj, że najważniejsze jest bezpieczeństwo. Twój rozmiar. Ktoś wiedział, że przyjdę robić. O, no faktycznie trochę lekkie. Nie odleć.
Ö to z norweskiego oznacza góra. Na śniadanie 50 gram węgli robi swoje. Piotrek podwójnie skorzysta z treningu i uczy się też języka norweskiego. Teraz pokażę nam ładnie, jak się mówi góra. Ale ja z angielska będę robił, czyli up. Nie, rób. Dobra. Ładnie. No i oczywiście, co pracuje? Klapka. Dlatego gość ma takie słabe barki, a taką klatkę, bo też z klatką pracuje. Będzie. Ostatnio mieliście okazję zobaczyć, jak robimy barki z Kamilem Romankiem. Tutaj trening się troszkę różni. No ale tak, wiadomo, każdy ma swój sposób, każdy ma swoje metody. Przed nami trzecie ćwiczenie. Michał, co będziemy robić? Druga seria już. Robimy wznosy bokiem. Standardową, czy no, taką normalną techniką, taką książkową, czyli ruch prowadzą łokcie. A potem kończę, że tak powiem, moją metodą, czyli takie odpychanie swoimi barkami. Czy jakby coś takiego, jak pokazywałem. Popierdółka. Sama jak Tony Bosch. Odpycham z barków i bardzo zwalniam ruch. Bardzo fajnie czuję jak Tony Bosch w tym sposobem. Odpycham i spowalniam ruch. Radę, bo tam w tamten sposób troszkę krótszy ruch tamtym sposobem, nie? To już nie wymaga tyle wysiłku, ale bardzo fajnie piecze. Co teraz? Teraz się tak jakby odpychać z barków. Ręce proste, prawie proste, delikatnie ugięte i hamuj barkami. Hamuj sami. O właśnie. Nawet za wysoko, wiesz? I hamuj barkami. Tak jest. No kurwa i co? Klata skacze. I się spina. Okej. Okay. Nawet spoko. Coś tam działa. Teraz ten dziwny ruch. Coś zapiekło? Strasznie. Wielkie, grube, ulane barki. Czy Piotrkowi uda się zrobić redukcję w 2 lata? Jak uważasz? Chyba tak, w porównaniu do tego, co kiedyś. Jak kiedyś masowo, to na pewno. Widział cię kiedyś, Paweł, jak byłeś taką typową kulką? Nie wiem. Chyba nie. Skoro mówi, że teraz jesteś ulany, to wtedy nie wiem, co by powiedział. No, odzywa się, kurde, jak pojechaliśmy wtedy na, do tego, do Katowic na 3 stawy, to jaki był napompowany. I on mówił, że startuje w zawodach za 2 miesiące. Kto? Paweł. Tak. Ale udało mu się... Pozdrawiamy Paweł. Udało mu się rzucić? Udało. Tutaj, jak chcecie właśnie wyłączyć czworoboczne, zapnijcie opadki i na spiętych opadkach prosto. Joj, joj, joj.
kodura. Oj, oj, oj. Mam nadzieję, że będzie słychać to, co mówiłem przed chwilą. Co powiedział, wam nagadał, nie słuchajcie. A to jest glista. Patrz, ludzka. Ja wiem, co ty tam szeptałeś, ja wszystko słyszałem. To, że... Hey, baby. To, że się rusza, nie znaczy, że pracuje. Pamiętajcie. Kaptury odpowiadają za unoszenie ramienia w górę. On nosił powyżej i pracowały. Nieprawda.